Krakowskie Przedmieście, 3 sierpnia 2014 roku. Panie Mikołaju, proszę na bieżąco komentować, co tu się dzieje? No, widzimy marsz. Ja tak na dobrą sprawę troszeczkę jestem zaskoczony, bo nie słyszałem o tym marszu wcześniej. Ja zazwyczaj wiem wiele o tych wydarzeniach. Stop ludobójstwu w Gazie. Tak. Aha. No, tak staramy się uczestniczyć w tych protestach, dlatego, bo oczywiście jesteśmy przeciwnikami tej całej agresji Izraela w strefie Gazu. Jesteśmy przeciwnikami i dlatego staramy się po pierwsze utożsamiać z tymi ludźmi, a po drugie staramy się uczestniczyć w tych protestach. Nawet dzisiaj byliśmy pod ambasadą Izraela. Zgadza się, byliśmy. To wygląda, że to są ludzie. Wydaje mi się, że widzę osoby, które były wcześniej na tej demonstracji o godzinie 13 przed ambasadą izraelską. No i co? No cóż, no ja myślę, że te protesty powinny się odbywać kompulsywnie teraz już codziennie tak naprawdę. Przecież to jest akcja terrorystyczna wymierzona przeciwko ludziom. Tam zginęło już 1000 osób, co najmniej. O tym się wiele mówi, a ile tak naprawdę zginęło, to nie wiemy. To trzeba sprawdzić źródeł palestyńskich. Widzimy tutaj dwa duże radiowozy. Są to Mercedesy, tak jak to zauważyliśmy. Takie wozy jest wyposażona obecnie policja. A pan prowadzi cały czas inicjatywę przed Sejmem, społeczna inicjatywa obywatelska, Wielki Obóz Niezadowolonych, WON, SIO, takie kategoryczne nazwy pod adresem tych łobuzów, tych nieuczciwych ludzi. Łobuzów, drani, złodziei. Morderców również, tak, jak najbardziej. A przede wszystkim też i takich ludzi, którzy szkodzą nam celowo, no bo to już chyba nie ulega kwestii. Każdy nie jest pozbawiony wątpliwości co do tego, że szkodzą nam celowo, zadłużając nas celowo po to, żebyśmy byli jako państwo. Czy Polska będzie drugą Palestyną? Nie sądzę, nie dopuścimy do tego. Tutaj Polska zawsze była Polską. Ktokolwiek, który chce mieszkać w naszym kraju, to spotka na zdecydowany opór. Już spotkał nas zdecydowany opór, to tylko kwestia czasu, jak pogonimy z tym. Mniej więcej moich dobrych.